Dzień, dobry wieczór, to jest Master of Orion, a ja jestem Zenek, ciąg dalszy rozgrywki Terranami, jest tura 448. Oblukałem, że tu jest limit tur, jest 500 tur gry, a więc pozostało mi 52 tury do zakończenia. Pytanie, czy ja to wygram? Jeżeli chodzi o punkty, no wygram to chyba. Mam 63 tysiące punktów, czyli dwa razy tyle, ile ma druga rasa, czyli Silicoidzi. Poza tym prowadzę z nimi wojnę, więc trochę ich tam pomęczę, zdobędę może parę kolonii, parę planet. No i myślę, że to wygram na punkty. Jak nie dyplomatycznie, to na punkty. Dobra, straciłem jednostkę policji z powodu niedostatku żywności. Say what? Dobra, co zrobić? Dobra, przy okazji jeszcze atakują mnie śmieszni Antaranie. Jaką oni tu siłą dysponują? 50 tysięcy mają. 4 tysiące ataku i 51 tysięcy obrony. Potencjał defensywny, no nieźle. Rysy, ile statków, taki żart. Dobra. Olać, ta koronia, niestety ją rozwalą pewnie. Co zrobić? To jest 5 zanieczyszczeń znowu. Naprawdę? Dobra, to może tak jest 0. Dobra, coś jeszcze? Minus 3 może być. Wykryto wrogą flotę. Desantowiec i takie tam krapiszcze jakieś. Robię sobie stację bojową. Tutaj co za cudo chciałbym zrobić? Może kolonialna izba skarbowa. Zawsze hajs się przyda, jakiś ekstra. Zderzacz. Onki donki. Tutaj zrobimy atak. No jeszcze dwóch miśków przeżyło, silikoidów, czy co to tam jest. Dobra, weźmy za tyłek te statki. Wszystkie. Tu są jeszcze jakieś pancerniki. Łe, tu jeszcze są jakieś dwa pancerniki, co nawet się zamieszały w tą całą imprezę. Dobra, to się przydadzą. O, coś tu nawet przyleciało, proszę, proszę. Co to za rupieć? No i Antaranie bombardują. Bomby biologiczne. No i mają tylko bomby biologiczne. Więc struktury przeżyją, ale cała populacja padnie. No Boże, serio. Myślałem, że to będzie 3 godziny trwało. This is GNN. GNN. Galactic News Network. Kontratakuje. The carnage continues. Dobra, nara. Okej, kogo to mogę wybrać? Punkty dowodzenia plus 15, redukcja kosztu zatrudnienia przywódcy, obniżka płac. Wezmę sobie obniżkę płac, bo punktów dowodzenia to mam do pęczki już teraz. Dobra, lecisz tu. No w końcu wszystko i nie uciekli nawet. Żegnam silikoidów. Dobra, teraz można będzie polecieć tutaj i zaatakować powiedzmy tutaj ich kolonię. No nic, ta planeta została zdewastowana, trzeba będzie tam przesłać jakiś transport cywilny. Mam nadzieję, że oni się stąd zwiną i nie będą atakować dalej moich kolonii. Bo to nie byłoby, że tak powiem, zalecane. Okej, coś takiego. Co za cudo chciałbym tu zrobić? 23 tury. Może windę kosmiczną? Za produkcję. Niech będzie winda kosmiczna. Pobudujemy sobie statki jakieś. Szkoda, że limit 500 tur jest, ale no w sumie ile w to można grać? 29 tur do Tytana. Może to olać, jeszcze dać im tutaj coś, co będzie trześciło. Utylizator toksyn. Wow, Tytan powstał. Nice. Stocznia orbitalna. Są jakieś zanieczyszczenia? 4. Dobra, zrób ta to. Tytana można podesłać tutaj. O, jak szybko, 3 tury tylko. Mi się podoba. Ile tu jest mieszkańców? 5 maksymalnie. Robogórnicy? O, niech będzie. Dobra, coś jeszcze z tą flotą mogę tutaj rozkminić niesamowitego? Dobra, bye bye. Planeta do zajęcia.
Okidoki, jest i planeta. Fabryka automatyczna. Coś tu jest problem z grawitacją chyba, no pewnie. Dobra, niech to zrobią cudo. Co ja tutaj w ogóle mam? Pancernik, pancernik. Zabunkrujmy te pancerniki na razie. Let's go. W ogóle co tu przyleciało? No już poleciało. Wroga flota. Co to jest? Zwiadowca, no to fajnie. O, buntują się, ale fajnie. Dobra, trzeba będzie im tu zafundować jakiś budynek generujący morale, dający morale. A tu? Co za tuto? Kopalnia głębinowa? Można by to zrobić, więc minus 6. Pytanie tylko, czy te kopalnie nie będą generować jakichś kosmicznych zanieczyszczeń. 10 tur albo 22 tury do Tytana. Dobra, rób się Tytana. Minus 12. Dobra, niech zrobię utylizator toksyn. Czy ten Antaras zwija się na chatę? Tak jakby. Dobra, tu jest 7 tur. Tu jest 9. Tak, tu podziękuję i zrobimy transport cywilny. Przecież ci też zbyt dużo obywateli tu nie mają, no ale dobra. Niech już będzie. Co za cudo tu mogę wybudować. 21 tur do Tytana. To jest wszystko jest zrobione praktycznie. Gwiezdna forteca. Zrobimy Tytana. 21 tur, świetnie. Praktycznie do końca gry prawie. 23 tury, łe, to jest niezła produkcja. Można tak zrobić. Przyspieszyć budowę tych statków. Albo górnicy? Niech będzie. Stacja bojowa. Okej. Okay. I tu jakieś cudaka? Może być do produkcji żarcia. Coś. Tak, tą ekipę prześlemy tutaj. To są raz, dwa, trzy pancerniki. Też ją prześlemy tutaj. Zabunkrujemy ich wszystkich. I sobie zaatakujemy. Bingo. Dobra, cud, miód i orzeszki. Pytanie, czy ja mogę ich upgrade'ować jakoś? Na Ursę 2 trzeba będzie uderzyć. Teraz tak, tą ekipę przerzucimy tu. Później tu. I zaatakujemy te sektory, te planety tutaj w tym układzie, Neymory, układ Neymora. Okej, okay. Ile mam już mieszkańców, nie mam głosów w ogóle, to mnie tylko ciekawi, czy ja to mogę wygrać dyplomatycznie w końcu? Wykryto wrogą flotę, ten zwiadowca to jest naprawdę spore zagrożenie stanowi dla mnie. I jeszcze kolejny Tytan tu przyleciał, oh yeah. To nie byli silikoidzie, co to za rasa było? Właśnie tak się zastanawiam, to nie byli silikoidzie, to była jakaś inna rasa. Dobra, lecimy to i kolonizujemy, tak czy siak. Dobra, coś takiego. To na początek może generatory, tylko 80 tur, to się gra skończy. Coś czuję. Są jakieś zanieczyszczenia? Niestety są. Dobra, zrobimy tak. Tytan. Puścimy tu. O, 10 tur, spoko, loko. Kolejny Tytan, nice. Stację bojową, ile mam? No, 90 punktów dowodzenia zostało tylko, dobra. Niech zrobią stację bojową. Może też stacyjkę bojową. Ci mogą rynek zbudować. Ja się nie obrażę. Biosferę. Zderzacz.
kolonie już takie biedne chyba pozostaną do końca gry. Dobra, coś takiego. Jest zero produkcji, no come on. Co to za żart. Generator. 9 stówek, dobra. Kupimy im ten generator, widzę, że tutaj bez kupna się nie obejdzie. 6 tur. Dobra, lecisz goście tu. Let's go. This conflict is a fruitless and expensive experiment. We seek to terminate it at once. Trzeba sobie podpisać z nim pokój. Dobra, nie będzie. Nie wiem, gdzie oni są, nie cholera wie. Przynajmniej dostanę jakieś. Oh, an unexpected turn. New results from old premises. 20 tur pokoju. Dobra, rozejm. Psylonii teraz nie podpisują pokój. Co my tu mamy? Jakieś super partia, ulepszenia. Ulepszymy sobie tytany znowu. Dobra, rób to i nie gadaj. Ulepszyć mogę tytana sobie. Za jednego tytana za 800 sztuk złota. Jakiś żart. 12 zanieczyszczeń, świetnie. Dobra, robogórników tu poproszę. Tu nowy obywatel. Tu jakaś produkcja. 23 zanieczyszczenia to są, serio? Laboratorium księżycowe, to chyba dostałem. Plus 6 do badań od psilonów. Fajna rzecz. Stacja kontroli pogody, bonus do żywności 25%. No na bogato. Tylko trzeba, to nie mogę nic po prostu wybudować, co by zmniejszyło zanieczyszczenie. Come on. Co to za produkcja biedna? Minus 6. No i coś tu trzeba wybudować, ale co? Biedna forteca 8. Dobra. Dorobimy sobie fortecę for fun. Okej, tutaj. Kopalnia 7. Żywność. Możemy zwiększyć żywność? Zrobimy żywność. Robogórnicy, zakład. Dobra, zrobimy coś do żarcia. Tutaj żarełko im damy jakieś. Uch, co za produkcja. Fabryka automatyczna. Dobra, to jest zasiedlone, to lecimy im wpierdzielić tutaj. Co my tu mamy? Statki kolonizacyjne, kolonizacyjne. Pancerniki, tytany. Dokąd tu się wybrać? Tak się zastanawiam, tylko tutaj? Najpierw można by porobić to krapisze. No i do widzenia. Okej, następna tura. O, leci jego zwiadowca kosmiczny. Nawet dotarł w ciągu jednej tury. Goodbye. Całą turę straciłem, żeby jednego zwiadowcę rozwalić. Niesamowita rzecz. 6 zanieczyszczeń dalej, trochę niefajnie. Czy to mogę coś jeszcze wybudować? Mogę to wybudować, dobra. No, ci się buntują. To instytucje wsparcia im zafunduje. Co tu można zbudować? Stację bojową. Się przydadzą punkty dowodzenia. Trochę tych tytanów powstało. Dwie sfery mogą być. Tego ziomka damy tutaj. No i ostatnia produkcja. Fabryka automatyczna. Ile zostało tur? 46. No to lecimy tutaj sobie. Dobra, next tura. Co on tu przywlókł w ogóle? Coś tam zbiera nawet. Cały czas. Nastawienie. Nastawienie? Nie, nie chcesz mi się bawić zatrudnianie żadnych gości.
Co on tu w ogóle ma? Pancernik, krężownik. Ło, niezłą ekipę to zebrał. Trzeba mu to rozwalić. Dobra, jest nowy obywatel. 10 tur do Tytana nawet zostało. Niesamowite. Dziewiętnaście tur Tytan, to mogę pobudować. Nice. Tutaj coś mogę zrobić. 35 tur do Tytana. No to gwiezdną fortecę sobie postawię, a co? A, tak, stacja bojowa. Może być chyba kosmiczna produkcja. Tu mogą być biosfery jakieś. Tytan 22, stacja bojowa 16. Co to tak słabo z produkcją? No tak, dwóch ziomków tylko tu jest, nie ma co się dziwić. Może stacja kontroli pogody? No, to się przyda, jest 17 maksymalnie mieszkańców to może być. Dobra, teraz tak, tą ekipę zwijamy na pewno. Tych można przerzucić też tutaj. Z 5 mieszkańców maksymalnie. Dobra, izba skarbowa. Badania, co ja chcę teraz? Silne tarcze. Redukcja uszkodzeń 6, dodatkowe punkty tarczy 30%. To wezmę sobie to. Fizyka wielowymiarowa. Co mi to daje? Łączność hiperprzestrzenna. Daje punkty dowodzenia każdej bazie kosmicznej, stacji wojennej, kosmicznej, fortecy. Nie komunikuje się z nimi. Nie komunikacji. Nie kumuluje się. Czy ja to chcę? 15 tur. Pancerz adamantowy. Ciekawe, klasa wytrzymałości 25. A tu co za cudo? Napęd zmiennofazowy. O, napęd, to sobie zrobimy lepszy napęd jakiś. No i produkcja. Farma hydroponiczna jakąś tu zrobimy. Dobra, coś jeszcze? Dziad nie mam, obywateli tutaj nie mam. Dobra, może być. 31 tur, świetnie. Statek pancernik, co to w ogóle jest? Bulrati, to oni mi wojnę wypowiedzieli? Co te Bulrati tu chce? Kolonie 1, znane floty 3. Co te Bulrati knuje? Dobra, zaczekam sobie z tą flotą tutaj. Może tu, a tu też jest Bulrati w sumie. To też jest jakaś cholerna kolonia tutaj jest. Może tutaj Bulrati sobie kisną w tym regionie? Nie wiem, jedną, dwie kolonie mają? Jakiś żart. Dobra, następna tura. No, połowę galaktyki mam zajęte, jakby nie patrzeć. Dobra, produkcja. Utylizator toksyn, jak będzie. Czy to jest zrobił utylizator toksyn? A, to co za cudo można zrobić? 17 tur do Tytana. O, ja pierdzielę, to jest niezła produkcja. Ale 24 zanieczyszczeń, no bingo, dosłownie. Dobra, 26 tur, trochę sporo. A było tak, kurczę, fantastycznie. Z tą produkcją. Bazę kosmiczną może, niech będzie. Coś jeszcze? Statki kolonizacyjne, bach, niech lecą, Boże. Jaka ekipa statków kolonizacyjnych, teraz tak.
Co ta cała ekipa tu może? Czy oni się teraz remontują? Zaraz, to chyba coś powstało, co pozwala im się remontować. Fabryka automatyczna. Widzę, że te statki się coś zaczęły naprawiać. To może poczekam, aż ten tytan się naprawi? Dobra, poczekamy sobie. Let's go. Okej, nowy obywatel, nowy obywatel, nowy obywatel. Produkcja. Są zanieczyszczenia? No na bogato. No, może nie na bogato, ale trochę ich jest. Ile to jest maksymalnie mieszkańców na tej planecie? 5, tylko 6 chyba. Dobra, 5. Może być izba skarbowa. Kolejny tytan, to mi się podoba. Jeszcze jeden tytan? Trochę dużo tych tytanów tutaj się uzbierało. Tytan, 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 pancernik. Pytanie, co za cholerna? Co za cholery są tutaj? O, silikoidzie. To się, że to jest układ silikoidów. Dobra, to można będzie ich tam zaatakować. Te ekipy sobie zrobimy tutaj dywersyfikację na tych statkach kolonizacyjnych, żeby one nie stały w jednym miejscu, bo jak zostaną zaatakowane, to... Znaczy, to się naprawia, czy nie? Te pancerniki, nie, to się nic nie naprawia, coś czuję. Muszę wybudować coś, co będzie naprawiało te statki. Dobra, następna tura. Jakąś bazę za hajs może kupić. O Boże, ile ludu. Ile powiadomień. Co tu można zrobić? Gwiezdna forteca. A niech robią tą fortecę, w cholera. Są zanieczyszczenia? Minus 2. Dobra, zrobimy coś do wyczyszczenia planety jeszcze. Gwiezdną fortecę im zafunduję. Stacja bojowa. Tytan 53 tury. Dobra, to niech robią stację bojową sobie. A tu może być coś do żarełka. Też może być żarełko. Chociaż zaraz, to może kupię im coś, co będzie naprawiało statki. Jest taka opcja. Baza kosmiczna. Naprawa statku 5%. Cudo, ile kosztuje? 1920. Dobra, kupię to. Okej, coś jeszcze? Puśćmy ten statek kolonizacyjny tutaj. Tych gości można zabunkrować. No i ta ekipa cała. Statki kolonizacyjne wyślemy tu. Tą ekipę wyścimy tu, tą ekipę tu, no i czasem tu wpierdzielić. Pają. Dobra, mamy kolejny układ silikoidów. Nice. Ale ja będę kończył ten odcinek. Także dzięki wielkie. Zobaczmy, ile tur w ogóle zostało do końca. 42 tury do końca. No i pytanie, czy uda mi się to dyplomatycznie zwyciężyć? Ile potrzebuję tam głosów? 300, chyba 300 głosów potrzebuję, żeby to wygrać. 2/3 głosów potrzebuję. Cholera wie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Nara, hej!